Wczoraj dopadł nasz zmrok, więc nie mogliśmy pokazać Wam wszystkiego, co udało nam się zrobić. Ale widzicie tutaj za mną, że uszczelka jest zamontowana. Nowa płyta przybita z obu stron. Zaraz będziemy kontynuować. A to, co jeszcze nam się udało zrobić wczorajszego wieczoru, ale już mieliśmy lampę włączoną w środku, to to, że zrobiliśmy sobie szablony na brakujące płyty na ścianach. Zaraz Wam pokażę, jakie szablony, gdzie i będziemy ciąć. W pierwszej kolejności musimy uzupełnić tutaj ten pasek, ale to jest akurat bardzo proste. Tak jak widzicie, tutaj brakuje i tutaj do góry. To jest akurat papier, który użyliśmy do zrobienia szablonu. Więcej szablonów mam. O właśnie, tu jest, ten kawałek pasuje tu, a pod spodem też jest zrobiony szablon z kartonu i z papieru. Ja tutaj Wam pokażę, mamy wycięcia, także jak to odkleimy, to da mi to pogląd. Tutaj jest również zrobiony szablonik. Tutaj możecie zobaczyć moją małą stację roboczą do wycinania desek. Tutaj garażowy kipisz. A tutaj możecie zobaczyć sobie jeden z szablonów, który już przykleiłem do deseczki. I teraz muszę sobie to odrysować i wyciąć. Widzieliście, jak docinałem tą płytę. Oczywiście na wyżynarce przyciąłem ją troszkę szerzej z każdej strony, a później tym nożykiem oraz wyżynarką później docinałem już sobie powoli każdy brzeg, tak żeby pasował idealnie. I w zasadzie tylko tutaj mi się dosłownie troszeczkę rozeszło, a cała reszta naprawdę nieźle pasuje. Teraz mam już przygotowany tutaj ten kawałek, który idzie, i też już go docinam na gotowo. I jak to zrobię, to tutaj z tyłu brakuje jeszcze kilku tych desek wypełnień. To zrobimy i ten bok będzie można już przybić na stałe. Tak jak widzicie, cały proces jest całkiem czasochłonny i jest sporo detali, na które trzeba zwrócić uwagę. Także tak jak widzieliście, ściągałem, poprawiałem, zakładałem, poprawiałem, zakładałem, poprawiałem i tak w kółko, aż w końcu dojdziemy do rezultatu, z którego jesteśmy zadowoleni. Także my jesteśmy z tego zadowoleni. Tutaj trochę opadło, także spokojnie. Także to już tak zostanie. Przechodzę do następnego. No i tutaj też odkryliśmy, że trzeba będzie ściągnąć te uszczelki z bocznych okien i pewnie od kuchennego też w końcu ściągniemy i też oczyścimy, tak samo jak od tego okna, oczyścimy i nałożymy nowy silikon, żeby to wszystko porządnie zabezpieczyć przed ewentualnym dostaniem się wody w przyszłości. Po tym oto sposobem mamy pięknie zamontowane pierwsze płyty. No nie takie pierwsze, bo te już były wcześniej, ale dnia dzisiejszego. Jak widzicie, trochę mi się krwią poprawiło, bo sobie gdzieś się skaleczyłem. Ale to się doczyści, zeszlifuje. Także tutaj
elegancko. Wszystkie te... Tutaj mi się też troszeczkę za bardzo podjechało. Trudno. Przejedzie się filerem. No i tutaj widzicie, jak jest ta uszczelka stara, no to no niestety to wszystko trzeba pięknie wyczyścić. Tu jeszcze tylko trochę silikonem podkleję. To wszystko trzeba pięknie wyczyścić, wyskrobać. Tu jest taki, jakaś taka stara uszczelka. Nie wiem, to jest takie twarde, takie... Nie wiem, co to jest, nawet jakieś takie... Takie do wyrzucenia. O, po spektakularnym sukcesie w tamtym narożniku z przymierzaniem płyt oraz wstawianiem tych brakujących zbutwiałych deseczek postanowiłem pójść za ciosem i zrobić teraz tutaj tą przestrzeń, która jest roboczo nazwana za lodówką. Jak już wszyscy wiecie, lodówka tu nigdy nie będzie więcej stała, ale przestrzeń dostała taką nazwę. Przycinam troszeczkę styropian. Skończył nam się niestety ten silikon, dlatego spróbujemy użyć tego. Będzie trochę, no bo go trzeba wykorzystać. Będzie trochę zabawy, a jak braknie, to użyjemy kuchennego. Bo chodzi tylko o wklejenie i jest niedziela, popołudnie, żaden sklep nie jest już otwarty, więc no musimy sobie radzić z tym, co mamy. Go. Także... Będę musiał się posłużyć tym oto długopisem jako wskaźnikiem, żeby nie pokazywać palcem, bo to nie wróci. Tą oto deseczkę wkleiliśmy na resztkę silikonu, którą mieliśmy, także jesteśmy już bez silikonu. Trzeba będzie jeszcze jedną tubkę dokupić, zdecydowanie tego złotego. Dodatkowo tutaj ta ściana, ja zauważyłem na jednym z, chyba filmie albo zdjęciu, już nie pamiętam, że ta ściana jest taka, idzie po łuku i ostatnio też mieliśmy problemy z domykaniem drzwi i to właśnie przez to, dlatego dodatkowo wkręciłem jeszcze tutaj cztery śruby, przewierciłem, bo ta rama jest aluminiowa, więc zrobiłem, dwa już były, dwa zrobiłem i wkręciłem cztery śruby, także teraz ta ściana już nie jest taka wygięta i drzwi zamykają się naprawdę gładko i bez problemu. Brawo! Ladies and gentlemen, we've got him. Tak jak widzicie na załączonym obrazku, udało mi się dokończyć te dwie płyty i je dopasować. Nie obyło się bez małych modyfikacji. Tutaj pod uszczelką troszkę sobie za bardzo tą nową płytę dociąłem. Musiałem ją przesunąć w tą stronę. To niestety otworzyło mi tutaj małą przestrzeń z tej strony, ale postanowiliśmy, że uzupełnimy to po prostu filerem, bo i tak będziemy tutaj te wszystkie łączenia filerem łączyć i później szlifować, ewentualnie jeszcze może silikonem, ale też się nie martwimy, bo tutaj dookoła tej aluminiowej ramki będzie szła uszczelka, więc ona to też przykryje, ale na pewno coś tam damy, żeby to zabezpieczyć. Tutaj pod kuchenką, pod kuchnią na ścianie też płyta docięta ładnie. I tu muszę powiedzieć, że to, co Judyta malowała tym hardnerem, widzieliście, super to wyszło. Naprawdę od razu takie twarde się zrobiło i całe to takie, że to było takie suche, kruche, to stało się twarde. Tutaj też mamy docięte te kawałki, trochę pospadały. No i w ferworze walki wyszło, że ta uszczelka tutaj do okna, musiałem ją tutaj zdjąć i tutaj ten róg też zdjąć, żeby te płyty wsunąć. No i skoro ją zdjąłem, to już postanowiliśmy, że całą tą uszczelkę zdemontujemy, oczyścimy i zrobimy tak samo jak z tą, czyli silikon. Oczywiście umyjemy ją, później silikon, później tymi zszywkami. I będzie porządnie zrobione. Także tak wygląda sprawa ze ścianami. Weekend się kończy, jest już prawie piąta po południu, ciemno na dworze, więc no, trzeba dać sąsiadom też trochę pożyć i przestać hałasować, bo dzisiaj szlifierka, wyżynarka, wiertarka, odkurzacz non-stop od bladego świtu, także no i co? Kończymy na dzisiaj. Zobaczymy, co przyniesie tydzień. Mam nadzieję, że trochę znajdziemy czasu w przerwach między pracą
taką, wiecie, od poniedziałku do piątku, żeby trochę tu przyjść i pociągnąć temat, żeby no przynajmniej już zacząć malować. Fajnie by było mieć do końca tego tygodnia pomalowany już wewnątrz ten karawan i zacząć wkładać rzeczy i składać kuchnię. No bo to też będzie duży projekt. Do zobaczenia.